Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zostaliśmy zapytani przez internautę o problem nałogów wśród duchowieństwa, wśród księży. A szczególnie o problem alkoholowy. Tak. Czy dotyka, czy potrafimy, czy możemy na ten temat cokolwiek powiedzieć? Czy jest to temat tabu, o którym nie wolno mówić, temat zakazany, temat... Czy tam temat zakazany, nie? No i przecież wiemy, że część księży ma problem związany z nałogami, z problemem alkoholowym również. Być może... Sami znacie takich kapłanów nawet. Tak, spotkaliście się z taką postawą, gdzie ksiądz pod wpływem alkoholu, nie wiem, sprawuje jakieś sakramenty. Jest to bolesne bardzo i wierzcie, że nie tylko dla was, którzy spotykacie takich księży, ale dla nas też. Ja raz miałem okazję spotkać się z takim problemem, kiedy kapłan wychodził do ołtarza i było to dla mnie bolesne, jako dla zakonnika, jako dla tego, kto zdaję sobie sprawę, czym jest Eucharystia, czym są sakramenty. Sam się wstydziłem za tego kapłana. Więc ten problem jest w jakimś stopniu, w jakimś procencie oczywiście jest obecny. No, też nie chciałbym, żeby ta nasza wypowiedź zabrzmiała w ten sposób, że teraz no, wszyscy mają ten problem alkoholowy, tak? Że tylko niektórzy są tam, niektórzy nie są chorzy. Ale chcę powiedzieć, że są, że ten problem w jakimś procencie też istnieje, bo zwróćmy uwagę na to, że stan, że duchowni są jakieś odzwierciedleniem też problemów, które występują w społeczeństwie. W jakimś oczywiście procencie, ponieważ kandydaci, którzy przychodzą do seminariów, wypadają się z naszego środowiska. Oni nie spadają z księżyca i idą do seminariów, tylko wychodzą z konkretnych polskich rodzin. A wiemy, że no jedna z takich negatywnych cech polskich rodzin, przynajmniej tak się charakteryzuje, no to jest problem alkoholu, prawda? Mówi się, że około 50% polskich rodzin, albo bezpośrednio, albo w jakiś inny sposób, no, boryka się z problemem alkoholowym. Tak, bo tu musimy mieć na uwadze to, że jeżeli chodzi o alkoholizm, to ten problem nie dotyczy tylko osoby, która pije, ale także wszystkich, są to potężne zależności, te osoby, które się spotykają, które żyją razem pod jednym dachem, to może być, jeżeli, dajmy na to, pije tato czy mama, to problem alkoholowy będzie dotyczył także jej dzieci, rodzeństwa, współmałżonka. Stąd też są grupy AA, a to jest Anon dla osób powiązanych z tą osobą, DDA dla dorosłych dzieci alkoholików, Alateen dla nastolatków, którzy spotykają się z problemem alkoholowym. I z takich też rodzin, to tak jak przechodzą kandydaci do kapłaństwa. Oczywiście, i tu oni nie są w jakiś sposób teraz zdeterminowani i już wiadomo, że ten problem będą mieć. Natomiast są też w jakiś sposób pewno i model rozwiązywania problemów z rodziny, jeżeli jest taki, że jak jest kłopot, to sięgam do kieliszka, no to on też może w jakiś sposób odbić później na formacji tego młodego aspiranta do kapłaństwa. Stąd też proponuje się, między innymi u nas, że można skorzystać, też proponuje się, bracia, którzy pochodzą z takich rodzin, korzystają z terapii, DDA, aby pewnie sobie poukładać, aby potem normalnie można było wzrastać w sposób świadomy, w sposób wolny, nie chory. Bo człowiekowi trzeba pomóc, nie należy go piętnować. Oczywiście piętnujemy zło i to jest rzecz oczywista, alkoholizm jest czymś zły. I takiemu człowiekowi trzeba pomóc. I to jest wielka troska również i pewno biskupów i naszych wyższych przełożonych, żeby gdy człowiek ma taki problem, taką słabość, taką chorobę, to jemu trzeba pomóc. I pewno nie jest rozwiązaniem przenoszenie z placówki na placówkę, czy zamiatanie problemu pod dywan, ale trzeba konkretnie odpowiednią, fachową pomoc takiemu człowiekowi zapewnić. A więc i są i ośrodki, w których kapłani podejmują terapię, i są różnego rodzaju inne możliwości. I jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest wola, jeżeli jest no to wszystko, co jest potrzebne, aby tę terapię podjąć, to oczywiście takie osoby, również kapłani takiej terapii poddają się. Tak, nawet powiem, że jest troska właśnie o osoby uzależnione, o kapłanów, o zakonników, którzy mają z tym problemem kłopot. Jest troska, aby pomóc im z tego problemu wyjść. Nie są pozostawieni sami sobie w każdym razie. To jest jedna rzecz. I druga też są jakby takie inne środki do tego, aby pomóc. I tutaj jest część braci, kapłanów, nie kapłanów, którzy podejmują abstynencję w intencji ekspiacyjnej, czyli wynagradzającej za te grzechy kapłanów, którzy jakoś skrzywdzili drugiego człowieka, czy obrazili Boga poprzez sprawowanie
na przykład sakramentów pod wpływem alkoholu, czy też właśnie ta pomoc abstynencji jest też bardzo motywująca dla ludzi, którzy się z tym problemem borykają i taką formę pomocy też my podejmujemy jako zakonnicy. I ja zachęcałbym szczególnie do tego, aby tym kaponom pomóc również przez modlitwę, być może przez jakąś formę abstynencji, tym, którzy się z tym problemem borykają. Dlatego to jest też taka wielka zachęta dla Was. Oczywiście Wy widzicie nasze problemy, widzicie nasze słabości i zamiast je wytykać palcami, krytykować i odmawiać na prawo i na lewo, pomóżcie. Pomóżcie i przez Waszą modlitwę i przez Wasze takie ciche służenie, o którym pewno nikt się nigdy nie dowie oprócz Pana Boga. Pomóżcie kapłanom, módlcie się za kapłanów. Papież Benedykt XVI w tym roku poświęconym kapłaństwu też zachęca do tego, aby no, to kapłaństwo otoczyć opieką. Wy przez swoją modlitwę, przez swoją troskę, również przez upominanie, bo to jest też ważne. Takie upomnienie ze strony osoby świeckiej jest czasami bardziej wstrząsające niż upomnienie przełożonego. Dlatego to jest też wasze wielkie zadanie. Módlcie się za kapłanów i im pomagajcie. My też potrzebujemy waszej pomocy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.